Jest rok 1997. Ja przychodzę na świat. TVP po raz pierwszy emituje odcinek serialu Klan. Mike Tyson odgryza kawałek ucha Holyfieldowi, a Parma mierzy się z Widzewem w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Ówczesny mistrz Polski gra z wicemistrzem Włoch. Wielki dwumecz dwóch wielkich drużyn. 18 lat później kluby te ponownie trafiają w to samo miejsce. Na okładki gazet z dopiskiem walczy o życie. Łodzianie nie mają pieniędzy na zorganizowanie piłkarzom wyjazdu na mecz. Z kolei Parmeńczycy sprzedają swoje trofea, by zniwelować długi. Krótko po tym obydwa te kluby ogłaszają upadłość. Tak jak proponowało wielu z Was, dziś postanowiłem odwiedzić Widzew Łódź w celu ukazania jego odbudowy. Jednak najpierw kilka słów o upadku. Sylwester Cacek. Tak nazywa się osoba w dużej mierze odpowiedzialna za kryzys Widzewa. Przed 11 laty jako bogaty inwestor przejmował klub, obiecując wiele. Wydawało się, że świetlana przyszłość czeka Widzew pod rządami nowego inwestora, którym był Sylwester Cacek, tak mi się jawił. No ale okazało się, że z tych pięknych, szumnych zapowiedzi z roku na rok coraz mniej zostawało. To wszystko było brutalnie weryfikowane. Nieumiejętnie zarządzał tym klubem, dobrał bardzo niewłaściwych ludzi, przede wszystkim bardzo niewłaściwych ludzi sobie do pomocy, a potem chyba stracił tak naprawdę do tego w ogóle serce, zainteresowanie. Już na samym starcie odciął się od wcześniejszego zarządcy Zbigniewa Bońka. Zwolnił niemal całe kierownictwo, łącznie z klubowymi legendami. Klub mający przyjazną i rodzinną atmosferę postanowił zmienić w korporację. W roli wiceprezesa usadowił swojego syna, który na początku sprawował realną władzę. To właśnie w tym czasie dochodziło do najbardziej nietrafionych transferów. Przeciętni zawodnicy zarabiali ogromne sumy. Klub nie mógł funkcjonować zbyt długo, żyjąc ponad stan. Do tego dochodziło mnóstwo absurdalnych decyzji. Kilku trenerów zostało zwolnionych zupełnie bezpodstawnie. Przykładowo Waldemar Fornalik, który osiągał bardzo dobre wyniki, opuścił Widzew, gdyż był zbyt mało medialną postacią. Decyzja ta odbiła się również na budżecie. Nowym szkoleniowcem został Paweł Janas, zarabiający znacznie więcej od Fornalika. Tego typu decyzje oraz życie klubu ponad stan spowodowały, że Widzew nie tylko nie poszerzył swojej gabloty z trofeami, ale i spadł z ekstraklasy, zostając obarczony ogromnymi długami. Totalne kłopoty finansowe, on już sam nie inwestował w klub, klub nie był w stanie się pozbierać, graliśmy na coraz starszym, coraz bardziej leciwym stadionie, już coraz większym trudem spełniającym jakiekolwiek standardy, w tym także standardy bezpieczeństwa. Widzew zaczął rozgrywać swoje domowe mecze na skromnym obiekcie w Byczynie. Z legendarnym klubem było tak krucho, że włodarzom brakowało już nawet pieniędzy na zorganizowanie transportu piłkarzom na mecz wyjazdowy. Niedługo po tym Widzew ogłosił upadłość. Może trzeba przejść taką drogę, bo wydaje mi się, że ten upadek był bardzo oczyszczający. Bo w ciągu 2 tygodni okazało się, że kibice, lokalni biznesmeni nie pozwolili temu klubowi zginąć. Został natychmiast odbudowany. Zaczynaliśmy bez strojów dla piłkarzy, w ogóle bez piłkarzy na początku. Wszystko działo się na prędce. Były 2 tygodnie, żeby zgłosić się do rozgrywek. Ze względu na wcześniejsze sukcesy klubu nie musieliśmy startować od najniższej ligi, tylko od ligi czwartej. Tak stanowią przepisy związku. Ten przepis znalazł tutaj zastosowanie. W żadnym stopniu nadużyciem nie będzie stwierdzenie, że klub przetrwał dzięki wiernym fanom. Oni stanowią w tej chwili o potędze klubu. Mamy najwyższą frekwencję w kraju, ponad 17 tysięcy średnia na meczach, zaznaczmy, w drugiej lidze. To jest coś wyjątkowego, zwłaszcza, że to już nie trwa pół roku, nie wiem, rok, tylko to już są 2 lata za chwilę, kiedy my utrzymujemy się na takim poziomie frekwencyjnym, sprzedając ponad 16 tysięcy karnetów co sezon. Żaden klub w ekstraklasie nie osiąga takiego wyniku, mimo że one wcale nie są najtańsze. Wspaniałym przykładem wiernego kibica jest 91-letni pan Stefan, który od kilkudziesięciu lat mieszka naprzeciwko stadionu swojego ukochanego klubu. Hej,
ja na pierwszym piętrze mieszkam, to stary stadion, tutaj to boisko widziałem. A jeszcze jak brama była otwarta, te drzewa nie były takie rozrośnięte, to wszystko na dnie siedziałem w domu i mogłem to oglądać. A nawet przychodziłem tu. Na większość meczów udawał się jednak osobiście. Ówczesny stadion bardzo różnił się od tego obecnego. Ta trybuna to była po prostu z desek, z krzesełka to wiedzę takie, no nie bardzo. W każdym razie tylko trybuna taka tu była, a tam wszędzie w koło normalnie takie stojące. Okresem, który pan Stefan wspomina najcieplej, nie są jednak wielkie sukcesy z lat 80., a te, które widzę, wświęcił ponad dekadę później. Słuda był trenerem, to dwa razy byliśmy mistrzem. Dwa razy mistrzem Polski, a raz wicemistrzem, to pamiętam to. To byłem na tym meczu. Ze Słudą to mam zdjęcie, ale takie on tutaj jest na przykład w tym. Na stadionie z piłkarzami, jak to robią takie zdjęcia. Ogromne wrażenie na oddanym 91-letnim kibicu Widzewa robi atmosfera na trybunach. Ja bym powiedział, że nawet zagraniczne kluby mniej tam kibicowania jest jak u nas Widzewa. Dzieje się coś niezwykłego, wyjątkowego i to nie chyba nie tylko w skali Polski. Ja to porównuję do takiej sytuacji, jaką mamy miejsce w Niemczech czy w Anglii, gdzie kibice mają swoje kluby, są do nich przywiązani. I tak jest na Widzewie. To fantastyczne, że to się wytworzyło, że kibice chodzą na swój klub, a nie na rywala, z którym się gra. Ten stadion jest tak samo pełen. Ludzie przychodzą dopingować, być ze swoim zespołem. To się stał element weekendu, spędzania weekendu przez fanów Widzewa. Tu spotykają się przyjaciele, całe rodziny i myślę, że to tworzy tak naprawdę ten klub. Na każdym meczu mamy około 800-900 nowych kibiców, którzy jeszcze na stadionie nie byli. Fajny jest system zwalniania miejsc, dzięki czemu ktoś, kto ma karnet, a nie przychodzi na mecz, wie o tym, że nie będzie go na meczu, informuje prostym kliknięciem klub, a my sprzedajemy jego miejsce ponownie. Dzięki temu dochodzą nowi kibice, którzy nie mają karnetów, a mają możliwość bycia na meczu. Co zważywszy na to, że stadion jest trochę dla nas za mały i za ciasny, bo to jest stadion mieszczący 18 tysięcy miejsc, a my sprzedajemy na niego 21, 22, 23 tysiące wyjściówek, więc to jest taka dość niezwykła sytuacja. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że Widzew Łódź pod kątem organizacyjnym jest już na poziomie ekstraklasy. Formalnie na awans Łodzianie muszą jednak jeszcze trochę poczekać. Co ciekawe, gra na najwyższym poziomie w Polsce wcale nie zaspokoi ich apetytów. Przy Alei Piłsudskiego 138 wszyscy wierzą w powrót do starych dobrych czasów i gry w europejskich pucharach. To jest właśnie ten długofalowy cel Widzewa Łódź. Zapytałeś o cel, no to cel, jaki sobie stawiamy, jeśli inny polski klub tego nie zrobi wcześniej, no to nasz jest cel taki, żeby tą jesienią, jak już byśmy zagrali w pucharach, to, bo to jest docelowe, pokazać się ponownie w Europie i to nie pokazać się na początku czerwca i skończyć w lipcu, tylko pograć do zimy chociaż. Do pierwszej ligi to powinien wejść, bo już mają przewagę i tak wyglądają, że każdy mówi, że wejść powinni. No i teraz ja bym im życzył wejście do ekstraklasy i granie w pucharach i na tych pucharach, żebyśmy my, kibice i ja razem z nimi mogli ich kibicować, obserwować.